to żeby zmniejszyć emisję CO2, to wszyscy na świecie muszą ją zmniejszać tak samo. Prawda? Czyli rozumiecie państwo, jeżeli na przykład Europa ogromnym wysiłkiem finansowym naszym, że pozabiera, że każdy z nas się dołoży teraz ekstra po 300 zł w swoich rachunkach, prawda? Obniżymy 2% emisję CO2. No ale jeżeli Chiny podniosą 3% emisję, to to nie ma żadnego sensu. Rozumiecie państwo? I teraz... No i teraz tak, i słucham wystąpienia, no i oczywiście Chiny ogłosiły, bo zobaczyły te wszystkie idiotyzmy, no to się cieszą po prostu, no co za idioci w tej Europie. I właśnie ogłosili, że tam w sumie w swoim kontencie 300 nowych kopalń otworzą, nie? No to się śmieją się z nas, prawda? I teraz tak, no i słucham wystąpienia von der Leyen. No bo jest problem, prawda? W Niemczech też macie problem, wszędzie wszyscy mamy przez was problem. No i co ona proponuje, żeby to rozwiązać? No jeszcze więcej tego, co było, prawda? Słucham, czy to może ten ETS, może by zawiesić chociaż? Nie. Nie zejdziemy z tej drogi, jeszcze więcej tej zielonej, szalonej polityki, wiatraki, prawda, i tak dalej.